Latarnia Morska to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w naszym mieście i z całą pewnością jeden z najczęściej fotografowanych obiektów. No, jest to po prostu wizytówka naszego miasta. I po 42 latach następuje, można powiedzieć, historyczny moment, bo przystępujemy za chwilę już do prac rewitalizacyjnych części zewnętrznej latarni. A co w ramach tego remontu? Będzie wyremontowany mur oporowy, przewidujemy remont bastionu, wieży fortu, wieży latarni, laterny remont, remont całej elewacji, remont drewnianych drzwi, a także wymianę oświetlenia. Cała iluminacja zostanie przygotowana na nowo. Prace będą trwały 280 dni od podpisania umowy i będą kosztować 5 777 777 złotych i 77 groszy brutto. Warto zaznaczyć, że miasto pozyskało 5 milionów złotych środków zewnętrznych z programu Polski Ład. Plac budowy zostanie przekazany w ciągu 14 dni i wtedy też poznamy dokładny harmonogram prac. Wiadomo już, że podczas prac do Latarni Morskiej będzie można wejść, ale niestety korzystanie na przykład z tarasu widokowego będzie niemożliwe. Z uwagi na zabytkowy charakter budowli, wykonawca podczas remontu będzie współpracował z ekspertami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to zabytek rzeczywiście wyjątkowy i niestety w ubiegłych latach potraktowany nie najlepiej. Jest tam mnóstwo zaprawy cementowej, co jest właściwie podstawowym problemem, z jakim będziemy się mierzyć i oczywiście skutkami, jakie to spowodowało dla zabytku. Całość konferencji nadamy dzisiaj po wydarzeniach dnia.